Niecałe 3 tygodnie przed wyborami pod wrocławskimi sukiennicami na rynku odbył się briefing prasowy w sprawie poparcia, a raczej braku poparcia dla ubiegającego się o reelekcję prezydenta Jacka Sutryka. W środowisku Koalicji dla Wrocławia nastąpił podział. Platforma Obywatelska na czele z premierem Donaldem Tuskiem wyraziła poparcie dla Jacka Sutryka. Część środowiska wrocławskiego, w tym członkowie Nowoczesnej, Zielonych, ale także Akcji Miasto i Wrocławskiego Forum Osiedlowego, odcinają się od tej decyzji. Platforma Obywatelska ma prawo oczywiście decydować się o swoim poparciu. Zgodnie z interesami tej partii, najlepiej w ich rozumieniu przyjętymi. Natomiast my mamy prawo oczywiście decydować w tym zakresie również suwerennie. Nie było w tym zakresie prowadzonych uzgodnień o charakterze koalicyjnym. Komitet Koalicja Obywatelska, z którego startujemy, nie popiera Jacka Sutryka. To jest tylko jedna z 5 organizacji, które tworzą w tym momencie koalicję wyborczą we Wrocławiu. Wrocławski Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej nie wystawił swojego kandydata na stanowisko prezydenta. Jak wiadomo, staraliśmy się o to, aby takie poparcie ze strony Koalicji Obywatelskiej uzyskał pan poseł i przewodniczący Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej Michał Jaros. Niestety nie udało się takiego poparcia uzyskać. Natomiast jasno mówimy, też jako wrocławscy Zieloni, nie rekomendujemy po 5,5 latach prezydentury Jacka Sutryka głosowania na pana prezydenta Sutryka. Tak samo jak nie rekomendowaliśmy i nie rekomendujemy głosowania na niedemokratycznych kandydatów, niedemokratycznych partii politycznych, takich jak Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. Drodzy Państwo, Wrocławskie Forum Osiedlowe od samego początku, dołączając do Koalicji dla Wrocławia, Koalicji Obywatelskiej, jako punkt pierwszy postawiło wystawienie innego kandydata niż Jacek Sutryk. Jak wszyscy wiemy, do tego nie udało się doprowadzić, mimo tego, że nadal twierdzimy, że to Michał Jaros byłby najlepszym kandydatem spośród tych, którzy zostali zgłoszeni. Przewodniczący klubu radnych Nowoczesnej, Piotr Ule, uważa, że do tej pory Rada Miejska Wrocławia nie była traktowana przez prezydenta z należną jej uwagą. Wydaje się, że Rada Miejska zasługuje na to, aby zajmować dużo bardziej należne jej miejsce w ustroju samorządu Wrocławia. Rada Miejska powinna być miejscem realnej debaty, a nie miejscem tylko, w które jest traktowane bardzo instrumentalnie. Przedstawiciele Wrocławskiej Koalicji Obywatelskiej głośno wyrażają swoje nadzieje na drugą turę wyborów prezydenckich, ponieważ druga tura pozwoli na dodatkowe 2 tygodnie debaty publicznej na temat przyszłej prezydentury. Ta kampania jest wyjątkowa, bo jest niezwykle krótka. Ona realnie trwa 3 tygodnie, jej rozpoczęcie bardzo się w naszym mieście opóźniło. To nie jest oczywiście korzystne dla miasta z punktu widzenia tego, jak dużo czasu możemy my wszyscy jako wspólnota mieszkańców poświęcić na dobrą rozmowę o mieście. Piotr Kaźmierczak, Echo 24.